Pomyślałem sobie, że najlepiej, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, to będzie zadzwonić na infolinię Narodowego Programu Szczepień i krótko mówiąc zadać tego typu pytanie i nie mniejszym to, czy nie, zostańcie chwilkę ze mną, zobaczymy, czy nam odbiorą i zadam cztery proste pytania. Dzień dobry, infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, słucham. Witam, dzień dobry, płaczek Grzegorz, dzwonię do Pani ze Śląska. Mam cztery krótkie pytania dotyczące szczepionki, czy możemy Pani pomóc? Mam 42 lata, moi rodzice są po 70. Pytanie jest następujące, czy moi rodzice, jeżeli się teraz zaszczepią, bo będą mieli możliwość się zaszczepić, zanim ja będę mógł się zaszczepić, czy to oznacza, że jak ja ich będę potem odwiedzał, to rodzice nie będą w stanie mnie zarazić COVID-em? Jak najbardziej tak powinno być. Ja to jeszcze sprawdzę, ale tak, nie będą Pana zarażyć, już te obie dawki będą przyjęte, to jak najbardziej. Czyli rozumiem, że zaszczepienie się na szczepionkę powoduje, że osoba zaszczepiona nie zaraża kolejnej osoby, tak? Bo to jest sprzeczne z treścią ulotki, którą przeczytałem, dlatego telefon do Pani. Ja to jeszcze zweryfikuję i sprawdzę. Bardzo proszę. Pytanie jest, czy osoba zaszczepiona może dalej zarażać? Proszę dać mi chwilkę, ja za chwilkę do Pana wrócę, na chwilkę zawieszono sobie, ja zweryfikuję te informacje, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Jestem na linii, jestem. Jeśli chodzi o szczepionkę, także jak najbardziej, gdy osoby się zaszczepią, potem jak najbardziej nie będą zarażać innych, ze względu na to, że nie będą też zakażone, prawda? Także jak najbardziej tutaj bez problemu rodzice Pana nie zarażą. Dobrze, skąd Pani ma taką informację? Bo ja przyznam szczerze, że ja mam inną informację z ulotki, a po drugie wczoraj rozmawiałem również na infolinii z inną Panią i ta Pani mi mówiła wczoraj, że jednak będą zarażać. Więc ja dzwonię, żeby sobie doprecyzować, bo ja mam dwie informacje zarówno z infolinii od Państwa wczoraj, czyli 7 stycznia rozmawiałem i dostałem informację wyraźną, że osoby zaszczepione, że szczepienie chroni przed tym, że moi rodzice nie będą przechodzić, jeżeli złapią koronawirusa w sposób bolesny dla rodziców, krótko mówiąc. Natomiast to wcale nie chroni ich przed tym, że oni tego koronawirusa albo nie złapią, albo nie będą go przekazywać dalej. Z innymi konsultantami, więc skąd ta informacja wynikająca z naszego skryptu. Czy była Pani w stanie mi w takim razie to zdanie przecytować z tego skryptu? Bo przepraszam, proszę nie mieć za złe, ale dla mnie to jest podstawowe pytanie, czy osoba, tak samo dotyczy to również mnie, czy jeżeli ja się zaszczepię, to chroni mnie tylko przed objawowym przejściem koronawirusa, czy chroni również osoby, które się będą ze mną spotykać. A pikanterii dodaję również temu wszystkiemu wypowiedź Pani Profesor, ostatnio teraz sobie imienia i nazwiska, Pani Profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, która twierdzi, że osoby, które są zaszczepione, one dalej będą zarażać. Ja chciałbym to po prostu zweryfikować, bo to jest dla mnie kluczowa sprawa dla moich rodziców. Dobra, proszę dać mi chwilkę, ja już to szukam, te szczególne zdanie. W takim razie jeszcze na chwilkę zawieszę rozmowę, dobrze? Ja poszukam dla Pana... Bardzo dziękuję. Zdanie, dziękuję, oczywiście. Halo? Jeśli chodzi o Pana pytanie, ja tutaj mam informacje, jeśli chodzi o odporność stadną. Tutaj mam zdanie, że dzięki skutecznej szczepionce jego zdolność, tutaj zdolność COVID-a do zakażenia kolejnych osób może być wyeliminowana, skutecznie go neutralizując. Takie samo zdanie, ale też informacja jest na gov.pl, na oficjalnej stronie od szczepionek szczepimy się, że też szczepiąc się rozwijamy czyjeś życie, że przerywamy ten łańcuch zakażeń jak najbardziej. Dobrze, to ja jeszcze raz Pani zadam pytanie i bardzo bym poprosił, żeby Pani mi po prostu to jedno zdanie odpowiedziała. Czy osoba zaszczepiona zaraża kolejną osobę, czy nie? Takiego konkretnie tutaj zdania nie mamy, tylko tak jak mówię, na stronie gov.pl z ukośnikiem szczepimy się, jest tutaj informacja, że dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID, jak najbardziej, bo uratujesz komuś życie, że szczepiąc się przerywasz... Przerwiesz łańcuch zakażeń, jak najbardziej tutaj pod tym linkiem Pan może to znaleźć. Ja rozumiem, co... Mi bardziej chodzi, bardzo serdecznie Pani dziękuję, bardziej chodzi o uzyskanie odpowiedzi na moje pytanie,
Ja sobie odwiedziłem wcześniej stronę internetową, bo inaczej bym pani po prostu głowy nie zawracał. Ale dobra, czyli tutaj mamy, krótko mówiąc, informację. Rozumiem, że pani nie ma takiej informacji. No, teraz to panu przeczytałam, tak. Czyli nie mamy takiej informacji. Przeczytała mi pani informacji o odporności stadnej, natomiast nie ma pani informacji, czy osoba zaszczepiona zaraża kolejną osobę. No tak, nie jest sprecyzowane, to niestety nie mamy. Mhm. Dobra, to za to dziękuję, nie będę bardziej już drążył, bo jakby szukam jakby kolejnej sprawy. Ja nie wiem, bo nigdy się nie badałem, czy miałem COVID bezobjawowo. Moi rodzice też nie wiedzą, czy mieli COVID bezobjawowo. Mogli mieć, tak samo ja mogłem mieć, ale mogłem równie dobrze nie mieć. Mam dużą rodzinę, mieszkam z moją rodziną. Teraz pytanie jest następujące. Jeżeli moi rodzice po 70 przeszli już COVID bezobjawowo, czyli mają odporność nabytą na jakiś okres, to czy oni, jaki jest cel, żeby oni się, czy oni się muszą szczepić, jaki jest cel, jeżeli oni już mają tą odporność? Jak najbardziej mogą się zaszczepić, to nie jest przeciwwskazaniem. Tylko po co? Jeżeli oni już nie mogą przechodzić tego COVID-a w sposób taki, że oni już że zachorują i że będą mieli jakiś problem, to po co się mają szczepić? Chciałbym to po prostu zrozumieć. Odpowiadam, już panu nawet przeczytam, jak to w skrypcie u nas też brzmi, jeśli chodzi o to pytanie. Proszę dać mi chwilkę, ja też to dla pana znajdę, panu już przeczytam. Ja wiem, że tam nie ma przeciwwskazań, to wiem, to już zrozumiałem, co pani powiedziała, tylko pytanie moje jest inne. Jeżeli ja albo moi rodzice, jeżeli przeszliśmy COVID-a, ja wiem, że to nie jest przeciwwskazanie, ale jeżeli przeszliśmy bezobjawowo, jak 95% wszystkich w naszym kraju, to i mamy tą odporność, to a ja też go mogłem potencjalnie mieć, to po co mam się szczepić, jeżeli ja jestem odporny na COVID-a? Bo wiadomo, to nie jest określone, na ile ta odporność będzie, prawda? A na ile będzie odporność po szczepionce? To też jeszcze nie zostało sprecyzowane. Też jeszcze takich informacji nie mamy, ale jak najbardziej szczepionka zwiększa po prostu. Ja rozumiem, co robią szczepionki, bo ja się szczepiłem, jak byłem małym chłopcem, więc ja to rozumiem. Nawet na grypę parę lat temu się też szczepiłem. Zadaję zupełnie inne pytanie, ale rozumiem, że państwo też nie wiecie po co się ma szczepić osoba, która przychodziła bezobjawowo i jest odporna, bo nie wiadomo, na jak długo będzie odporna, a przy czym zaszczepiona osoba też nie wiadomo, na jak długo będzie odporna, tak? Tak, ja tylko chciałem się zapytać, czy ja dobrze zrozumiałem. To znaczy, jak najbardziej chodzi o to, żeby tą odporność utrzymać na dłużej, prawda? Ale nie wiadomo, jak długo, to znaczy, kiedy będziemy bardziej odporni, jeżeli się zaszczepimy? Poważne pytanie, bo to jest ważne dla moich rodziców. Ja nie chcę, żeby oni w wieku 72 lat przyjmowali coś, czego nie muszą. Kiedy człowiek jest bardziej odporny? Jest odporny wtedy, kiedy przeszedł bezobjawowo i ma odporność własną, czy wtedy po zaszczepieniu szczepionki, jeżeli w obydwu przypadkach nie wiemy, jak długo jesteśmy chronieni przed kolejnym zachorowaniem? To gdzie są jakaś informacja, jeżeli i tutaj nie wiemy, to co pani mówi, jak długo będziemy odporni, no to skąd założenie, że po szczepionce moi rodzice będą dłużej odporni? No dobra, mogę pani jeszcze, bo strasznie długo czekałem na pani powrót, myślałem, że już tam coś nam się rozłączyło, nawet zacząłem trochę tańczyć. Czy mogę jeszcze dwa pytania? Jak najbardziej. Dobra, pierwsze pytanie już nie związane z moimi rodzicami, ale związane z moim życiem i ze mną i z moją żoną. Czy doczytałem sobie w ulotce szczepionki, że kobietka, która jest w ciąży, albo kobieta, która jest, jeżeli jest zaszczepiona, to powinna do 2 miesięcy od drugiej dawki nie zachodzić w ciąży. I teraz pytanie, jeżeli moja żona jest do mnie młodsza, doczeka się w końcu kiedyś możliwości zaszczepienia, to czy w jakikolwiek sposób jest weryfikowane to, czy ona jest w ciąży w pierwszych miesiącach, albo czy ma jakiś test ciążowy przynieść, wypełniony, czy z wynikiem, czy to jest badane przed podaniem szczepionki? Rozmowa z lekarzem, także jak najbardziej. Ale jeżeli żona będzie w drugim albo trzecim tygodniu ciąży, to ona nie będzie wiedziała, że jest w ciąży, więc pytanie, jak lekarz może się pytać,
Nie wiem, czy pani wie, ale bardzo duża procent jednak kobiet w ciąży zachodzi i czasami nie wie, że zaszła w ciąży i się dowiaduje nagle, jak po prostu okresu nie ma. Więc czy rozumiem, że poza zapytaniem ze strony lekarza moja żona nie musi przejść żadnym testem pokazującym, że ona nie jest w ciąży? Niestety nie mamy informacji, jak będą wyglądały te kwalifikacje przez lekarza, bo to już jest w interesie lekarzy, ale jak najbardziej rozmowa i badanie przez lekarza będzie, także lekarz będzie z tą szczepionką jeszcze rozmawiał, także... Lekarz będzie badał moją żonę, czy jest w ciąży? Lekarz będzie kwalifikował. Nie mamy żadnych informacji, w jaki sposób będzie to przebiegało. Mamy informację, że kwalifikacja przez lekarza w szczepieniu będzie. Dobrze, i ostatnie jeszcze pytanie, to już pytanie moje z serca, to już nie w związku z ani z moją mamą, z moim tatą czy z moją żoną. Dużo się mówi, dużo się słyszy, chciałem to zweryfikować bezpośrednio u Państwa na infolinii. Czy to prawda, że producent szczepionki albo lekarz, który będzie podawał szczepionkę, jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania? Jeżeli Pani nie wie, to wystarczy powiedzieć, że nie wie, ale po prostu szukam wiarygodnej informacji. Jeśli chodzi o producentów, to niestety oni odpowiedzialności nie ponoszą, ale państwo przygotowuje coś takiego, że jak najbardziej będą rekompensaty przez powikłania. Ale okej, czyli rozumiem, że a lekarz? Też takich informacji nie mamy, jeśli chodzi o lekarza, ale jak najbardziej państwo właśnie przygotowuje taki projekt, jeśli chodzi o powikłania. Dobrze, to wszystko właściwie z mojej strony takich pytań. Mam oczywiście całą masę, ale też dam szansę innym Polakom się do Państwa dodzwonić. Bardzo Pani dziękuję, że Pani poświęciła mi swój czas. Życzę Pani zdrowia i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę. Zapraszam do ponownego kontaktu, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia.